Zmotoryzowani mieszkańcy prześcigają się w wymyślaniu dowcipów o legnickich dziurawych drogach, ale z każdym dniem te bawią coraz mniej. Śmiech przez łzy to trafne określenie, bo poprawy nie widać. Wręcz przeciwnie, dziur stale przybywa, szczególnie teraz, gdy wyczekujemy nadejścia wiosny. Jak się jeździ po Legnicy? Źle. Dziurawo. Bardzo źle. System i sposób łatania dziur jest dramatyczny. Oznakowane są na 2 tygodnie i trzeba slalomy uprawiać. Zapraszam na Nowodworską. Tam będzie to nagrywać. No jest ciężko. Dużo dziur teraz, zwłaszcza po zimie, powychodziły. Także ja też już ostatnio wjechałem w taką dziurę, że nawet nie wiem, czy nie mam czegoś uszkodzonego. Kto nie sprawdził, powinien, o czym przekonują policyjne statystyki. Rok temu, w niewiele ponad miesiąc, mundurowi odebrali 14 zgłoszeń od sfrustrowanych kierowców, którzy uszkodzili swoje auta jadąc po dziurawej drodze. Jak się jednak okazuje, to i tak nic w porównaniu z ostatnimi danymi. Od początku roku do dnia 8 lutego policjanci otrzymali 38 zgłoszeń na terenie Legnicy związanych z uszkodzoną nawierzchnią drogi. W ciągu roku liczba uszkodzeń w samochodach spowodowanych stanem legnickich dróg wzrosła zatem aż 3-krotnie. Od 1 stycznia to średnio jedno takie zgłoszenie dziennie. Efekt to wnioski o wypłatę odszkodowania. Po zgłoszeniu na policję kierowcy zgłaszają się do zarządcy drogi albo ubezpieczyciela, a ich auta do warsztatu. Totalne żniwa w tej chwili. Tak, to jest zima, to są żniwa na te rzeczy właśnie. No to jest taki efekt, proszę. Piękny. Jak połamana sprężyna jest amortyzator. Bo stan dróg w mieście to także chleb dla wielu specjalistów od naprawy zawieszenia czy wulkanizatorów. Jeśli wyrwa była odpowiednio duża, zdarzyć może się naprawdę wiele. Łamią się sprężyny, łamią się elementy zawieszeń, no i bardzo mocno przyspieszone zużycie zawieszenia, co też się przekłada na stan naszego portfela. Jak ustaliliśmy, najpoważniejszy problem kierowcy mieli w pierwszy piątek lutego, gdy dyżurny odebrał aż 5 zgłoszeń, co niewiarygodne, wszystkie dotyczyły tej samej dziury. Gdy na miejsce dojechał patrol, po wypisanie notatki ustawiła się kolejka. To była dziura rekin, wszystkie inne to płotki, komentował jeden z poszkodowanych. Jak relacjonują sfrustrowani legnicy kierowcy, to właśnie tu, przy Alei Rzeczpospolitej, jednego dnia żniwo zebrał prawdziwy zarłacz biały wśród dziur w drogach. Bądźmy zatem ostrożni, szczególnie, że w Legnicy zawsze znajdzie się większa ryba.